Witajcie! Dziś przed nami ostatnie zmagania przed świętami. Oto Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Dzisiaj dość mroźnie, minus 9 stopni Celsjusza, ponadto będziemy mieli wiatr wiejący w plecy, no to warunki dla skoczków dość niełatwe. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka i rozpoczynamy konkurs. Podobnie jak wczoraj, dzisiaj również konkurs rozpocznie Tate France. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy występ będzie dla niego nieco lepszy, chociaż warunki są bardzo trudne. Jeśli chodzi o kwalifikacje, to tam wystarczyła odległość 96 metrów, tyle skoczył Enzo Milesi i ten rezultat dał mu miejsce 50. Teraz trochę lepiej prezentuje się Tate France, ale to oczywiście nie będzie wystarczające, by być w 30. Może w 50 by to wystarczyło, ale w 30 raczej nie. Jevhen Marusiak, 48 skoczek kwalifikacji, także nie doleciał do setnego metra. Ależ go uziemia, chyba jest to teraz. Nie, 92,5, ale miał kiepskie warunki wietrzne, stąd też ta seledynowa linia była tak blisko. Mimo to drugie miejsce. Witamy dzisiaj w stawce konkursu Feliksa Trunca, czyli zawodnika krajówki szwajcarskiej. 49 był w kwalifikacjach, no ale przy tym niskim poziomie eliminacji był w stanie się zakwalifikować, a teraz mamy około 125 metrów, 126,5, a więc tak jak wczoraj Wasser skoczył naprawdę bardzo ładnie w konkursie, tak dzisiaj Felix Trunc skacze w tych trudnych warunkach naprawdę nieźle. A jeśli chodzi o Janika Wassera, po wczorajszym zapunktowaniu dzisiaj 52 miejsce. Szkoda, zabraknie go. Maciej Kot. Czy Maciek jest w stanie zapunktować? 28 był w kwalifikacjach. Oj, no niesamowite. Nie upadł. 136,5 metra, wywinął kozła. Ale upadku tutaj nie było. Popisał nam się Maciek jakąś sztuczką po wylądowaniu, co było naprawdę ciekawe do oglądania. A teraz Andrea Kampreger, którego wczoraj nie oglądaliśmy w konkursie głównym, natomiast dzisiaj w kwalifikacjach skacze prawie tak dobrze, aby punktować. Niewiele brakło do 30. W konkursie 126,5. Czy to wystarczy? Może nieco zabraknąć. Podobnie jak w kwalifikacjach, bo to będzie pewnie miejsce gdzieś tam w granicach połowy czwartej dziesiątki. Enzo Milesi. Wczoraj jeden Francuz, z tym, że był to Valentin Foubert. Dzisiaj jedynym Francuzem jest Enzo Milesi. Foubertowi brakło minimalnie 0,2, aby się znaleźć w konkursie. A tuż przed nim, na miejscu 50, był właśnie Milesi. No, ale w konkursie większej różnicy nie ma, bo czy będzie to Milesi, czy będzie to Foubert, obaj już na pierwszej serii kończą swoją przygodę. Etu Nousiainen. metrów zaledwie skoczył w kwalifikacjach. Teraz około 129. Dokładnie tyle. Będzie drugi. Ale zobaczymy, czy taka odległość pozwoli mu zapunktować. Z kolei pierwsze punkty wczoraj zdobył w tym sezonie Fatih Arda Ipciolu. A dokładnie to zdobył jeden punkt za miejsce 30. Pierwszy skok miał w miarę dobry, 134,5 metra. W drugiej serii skoczyło 20 metrów krócej. A teraz... teraz nieźle, naprawdę dobry skok, 131 metrów i wygląda na to, że zapunktuje po raz drugi w Engelbergu. Arti Aigro wczoraj 29, stąd też dzisiaj skacze z numerem 9 na plastronie, ale powiedzmy sobie szczerze, że ten sezon dla niego póki co bardzo słaby. No i niestety... wczoraj w pierwszej serii już było nieźle. 16 miejsce przecież miał na półmetku. Później serię finałową zepsuł. No i dzisiaj już w serii pierwszej popisuje się słabym wynikiem. 6 miejsce. A przed nami przecież jeszcze 41 zawodników. Kacper Juroszek. Jeśli chodzi o Kacpra, to on w tym sezonie miał kilka niezłych występów. O proszę! Aj! Jednak upadek, 138,5 metra, ale oczywiście bez szans na to, by zapunktować. Andrew Urlau.
Amerykanina wczoraj nie było, no sporo tych przetasowań, jeśli chodzi o stawkę wczorajszego konkursu. No, ale Urlaub w tym sezonie prezentuje się poza jednym występem przeciętnie. A w tym jednym występie był 23, co jest jednym z najlepszych wyników w karierze. Teraz 125,5 metra i czwarte miejsce. Tomofumi Naito podobnie, chociaż on tych lepszych występów miał parę. Trzykrotnie punktował w tym sezonie w Pucharze Świata. Wczoraj bez punktów. Dzisiaj w kwalifikacjach przed tym konkursem miejsce 40. I może być podobnie w konkursie. 128 metrów. A jednak 4,8 punktu dodane za wiatr czyni go drugim zawodnikiem, chociaż ze stratą 15,4 punktu do prowadzącego Maćka Kota. No Maciek naprawdę nam zaimponował. Drugie miejsce Naito i Pciolu. Oni także jakieś tam szanse na awans mają, ale Kot naprawdę chyba tym skokiem przypieczętował wyjazd na turniej czterech skoczni. Zobaczymy, jaki tam będzie limit miała reprezentacja Polski. No, Breza, Dola, 124,5. Włosi niemal pewni czteroosobowego limitu startowego na TCS. Ale to jest oczywiście zrozumiałe. U nich trójka zawodników ma punkty Pucharu Świata, a czwórka ma punkty rankingu WRL. No bo Andrea Kampreger punktował latem w letnim Grand Prix. A teraz kolejny z zawodników, reprezentant Stanów Zjednoczonych, Eric Belshaw, 120 metrów i niestety jest dopiero na miejscu 10. Za moment Niko Kietosaho, teoretycznie Finn numer 2, jednak w tym sezonie mocno zawodzi. Czasami zdarzało się, że to Kasper Iwalto był od niego lepszy. W klasyfikacji generalnej także spadł już na koniec czwartej dziesiątki. I wydaje się, że to miejsce nie ulegnie poprawie. 123 metry i zaledwie 10 miejsce. A za moment Taku Takeuchi, czyli reprezentant Japonii, który wrócił po dłuższej przerwie od startu w Pucharze Świata i w tym sezonie pokazuje się z naprawdę przyzwoitej strony. Oczywiście nie jest to ten Takeuchi, który stawał na podium, ale jest to Takeuchi, który zdobywa punkty w poszczególnych konkursach. Nie ustał, no niestety. Podobnie jak to było w przypadku Maćka, wywinął kozła, natomiast później niestety nie był w stanie tego ustać. Kilian Peje, drugi z zawodników gospodarzy, mieliśmy już Feliksa Trunca, natomiast Kilian Peje wczoraj skakał bardzo dobrze, stąd też dzisiaj skacze z numerem 17 na plastronie. Ale skok przeciętny, 130 metrów. To będzie czwarte dopiero miejsce. Średnio to wygląda. Ale o 1/10 punktu za Naito i Pciolu. I kto wie, czy to nie będzie ta 1/10, która przesądzi o awansie lub jego braku. Zibon Aman. Wydaje się, że Aman jeszcze jest w stanie jakiś niezły wynik uzyskać. Ale dzisiaj przy tym potężnym wietrze w plecy nie był w stanie. 9 miejsce. No i Francesco Chacon. Wielka niewiadoma. Numer 38 serii kwalifikacyjnej. Tam uzyskał zaledwie 107,5 metra, ale pamiętamy to jego znakomite występy w tym sezonie, gdy potrafił plasować się nawet i w drugiej dziesiątce. Jest około 130 metrów, nawet chyba lekko. A nie, jednak 129, piąte miejsce. No to jakieś tam szanse na awans do serii drugiej są, ale bez szału. Roman Kołderka. Jedyny czeski zawodnik, który punktuje w tym sezonie Pucharu Świata, natomiast wczoraj mu się ta sztuka nie udała. Wyleciał przez to z czołowej 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Niemniej jednak jest jedynym Czechem, który awansował zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Ale 124 metry to jest za mało, by punktować. Wciąż Maciej Kot liderem i to wyraźnie przed Naito i Pciolu, którzy są ex aequo na miejscu drugim, a teraz Paweł Wąsek. Może dzisiaj będzie lepiej jak wczoraj.
Paweł niestety jednak uzyskuje odległość w granicach punktu konstrukcyjnego 128, no to lekko ponad. Jednak to jest dopiero siódme miejsce. Preutz. O ile wczoraj były warunki wieczne, które bardzo go predestynowały do tego, by osiągać sukces, o tyle dzisiaj jest zupełnie przeciwnie. No ale mimo tego ten wyłożony niesamowicie na nartach zawodnik skacze 131,5 metra i on jest na miejscu drugim, co oznacza, że gwarantuje sobie tym skokiem awans do serii finałowej. Daniel Huber. Wczoraj znakomita pierwsza seria, w drugiej serii już jednak skok dużo słabszy. Dzisiaj podczas kwalifikacji 112 metrów. No i oczywiście teraz dużo lepiej, chyba wygra z Maćkiem Kotem, 137,5 metra. Austriak będzie nowym liderem z notą 145,4 punktu, to jest prowadzenie o metr przed Maćkiem. A teraz Alex Winsam. Lekko obniżył ostatnio loty. Jeśli wyniki z kwalifikacji liczone by były jako konkurs, to miałby problem z awansem i niestety teraz jest jeszcze słabiej. W kwalifikacjach był 32, a teraz już po swoim skoku jest 15. No to z awansem Domen Preutz i Tomofumi Naito. Pius Paszke. W środku stawki. On nas już do tego w tym sezonie przyzwyczaił. Numer startowy 25. Ale występ gdzieś tam pewnie na awans będzie. 132,5 metra. Trzecie miejsce. Nie zachwycił, ale też nie rozczarował. Karl Geiger. No i popatrzmy na jego skok, bo to może być próba, która zaskoczy nas wszystkich. Do tej pory schowany w cieniu rywali Karl Geiger zajął drugie miejsce w kwalifikacjach. Ale w konkursie skacze słabo. 131,3 to jest nota numer 5 w tym momencie. No coś niedobrego się podziało z Karlem Geigerem. Ten sezon bardzo nieudany. Podobnie zresztą w przypadku Piusa Paszkego. A Mariusz Lindwik wczoraj słabo. Dzisiaj może być zupełnie inaczej. Także przeciętny skok. Na pewno to będzie awans, bo 133 metry to jest trzecie miejsce. Ale od Lindwika oczekuje się jednak nieco więcej. I Żyga Jelar. 137 metrów musi skoczyć, by prowadzić. Jelar skacze jak mu zawieje, można by rzec. No, ale dzisiaj się popisuje. To jest skok być może na prowadzenie, 138,5 metra. Drugi jednak, 144,5 punktu, czyli przegrywa nieznacznie z Danielem Huberem. Przegrywa o 0,9 z Huberem, wygrywa o 0,9 z Kotem. Maciek naprawdę dzisiaj zachwycił, a teraz Gregor de Schwanden, czyli najlepszy z reprezentantów Szwajcarii. 21 był tym razem w kwalifikacjach, ale gdy wczoraj wygrał kwalifikacje, to później w konkursie poszło mu dużo słabiej. Oj. No niestety, nie będzie Helveta w 30. I to może być spory spadek w klasyfikacji generalnej. Z 21 miejsca przed wczorajszym konkursem spadł po wczoraj na 22. Dzisiaj może go kilku zawodników wyprzedzić. Johan André Forfang. I to będzie skok niezły. 136 metrów. Nie tak dobry jak wczoraj w serii pierwszej, kiedy to był na wirtualnym podium po półmetku rywalizacji. A przed nami skok Stefana Krafta. Nisko nad zeskokiem i bardzo krótko jak na niego. 128 metrów. Czy to jest już awans? Jest. Z siódmego miejsca. Ale no nie wygląda to zbyt dobrze.
za moment Renni Kaido, który wczoraj po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajął drugie miejsce. No i dzisiaj 134,5, ale warunki są dużo trudniejsze. Nie jest to zawodnik wybitny, więc raczej sobie tutaj nie poradzi tak dobrze jak wczoraj. No niestety, dzisiaj może być bez punktu. Coś nieprawdopodobnego, chociaż z pewnością te 80 punktów za starty w Engelbergu przed zawodami brałby w ciemno. Antialto. Zdarzyło mu się już w tym sezonie stanąć na podium, natomiast w kwalifikacjach również skakał fantastycznie 132 metry. Gdyby to przełożył na konkurs, to mógłby się liczyć w rywalizacji o naprawdę najwyższe miejsca. No ale widzimy, co się tutaj wydarzyło. 138,5, odległość fantastyczna, ale styl pozostawiający wiele do życzenia. Władimir Zografski. Zwycięzca kwalifikacji i wcale nie jest powiedziane, że nie będzie to także zawodnik, który powalczy o wysokie miejsce w konkursie. Ale nie powalczy, jednak nie powalczy. 130,5 to jest wystarczający wynik na 30, być może nawet i gdzieś tam na miejsce 22, ale to nie jest wynik, który dawałby Bułgarowi prawo walki o chociażby 10. Granerud. W tym sezonie bardzo niemrawy, 20 zawodnik kwalifikacji. Aj, niedobrze się dzieje z naszym pucharem świata w skokach narciarskich, bo jak widzimy, kolejny upadek. Martin Hamann. Osiemnasty był w kwalifikacjach, w klasyfikacji generalnej 15. No, Hamann jest takim skoczkiem stabilnym, natomiast no, co teraz pokażę, jednak nie jest chyba tak stabilny, jak się wydawało. 122,5 i to jest 25 miejsce, czyli ktoś za niego wskoczy do serii drugiej. Tutaj mamy grupę zawodników Etu Nousiainen i Paweł Wąsek. Wcześniej wskoczył do serii finałowej Francesco Czekon. No to będziemy mieli nie tylko Maćka, ale i Pawła. Oby był jeszcze Dawid i Piotrek. No bo raczej na awans Kacpra Juroszka nie mamy co liczyć. O! Tande 133. Upadek, pamiętamy ten jego bolesny upadek przed kilkoma laty. Na szczęście wtedy udało mu się wrócić do skakania. Teraz także wróci. Jednak przypominają się te wspomnienia. Piotr Żyła. Dobrze by było, aby Piotrek znowu powalczył, podobnie jak wczoraj, o miejsce gdzieś tam chociażby 11. Teraz drobny błąd przy lądowaniu, ale jak widzimy, nie kosztował go w ogóle punktów za styl. W ogóle żadnej straty punktów. 146,3 to jest prowadzenie przed Danielem Huberem, przed trzecim Forfangiem o odpowiednio pół metra i metr w przybliżeniu. A teraz Filip Rajmund. Jego stać na naprawdę dobre skoki i z Piotrkiem może Niemiec wygrać. 138,5 będzie pierwszy. No to niedługo się cieszył reprezentant Polski z prowadzenia, natomiast liczymy na to, że Polak będzie jeszcze w serii finałowej próbował chociażby wskoczyć gdzieś tam może na podium. A tak możemy po cichu pomarzyć, bo raz już w tym sezonie Piotrek na podium był. Michel Heiböck. Teraz chyba za słabo na to, by prowadzić. 135 metrów, ale to jest piąte miejsce, czyli także rezultat naprawdę dobry. No i będziemy mieli Manuela Fettnera. Bardzo dobry skok. 136,5 metra, nota łączna także wysoka, to jest trzeci wynik, 146,1 punktu. No i w czołówce wygląda to następująco: Rajmund, Żyła, Fettner, Huber, Forfang. Na ósmym miejscu Maciej Kot, czyli po pierwszej serii nie będzie niżej niż na miejscu 17, a pewnie będzie i w czołowej 15, bo z pewnością ktoś z tej
czołowej dziewiątki zepsuje. Laniszek. No, tak, można powiedzieć, trochę poniżej oczekiwań. Wysoka rekompensata, znowu nie miał szczęścia do warunków, podobnie jak wczoraj. Ale piąte miejsce na tym etapie rywalizacji to chyba nie jest dobra pozycja. Timmy Zajc. Teraz już wiatr się uspokoił i Timmy musi skoczyć 140 metrów. Wygląda to naprawdę nieźle. I to był skok około 140-metrowy. 138,5 będzie nowy lider. 147,3 punktu, prowadzenie o 0,7 przed Rajmundem, a na trzecie miejsce spada Piotr Żyła. To teraz Daniel Czofenik. W tym sezonie trzeba przyznać, że nie ma wyraźnego lidera, że nie ma skoczka, który by był dominatorem. 134 metry Czofeniga to jest miejsce 9. No i za chwilę Christopher Eriksen Sundal, czyli skoczek, który wczoraj skakał naprawdę rewelacyjnie. On dzisiaj może spokojnie o podium powalczyć. 136,5 metra. Zobaczymy, czy będzie to jeden z tych Norwegów, którzy byli rewelacjami przez 1-2 sezony, jak Vegard Hauge Skeid. Czy też może ktoś solidniejszy, bardziej długoterminowy. 135 metrów, niezła odległość uzyskana przez Norwega. I jest w tym momencie 10. Wciąż 5 w klasyfikacji generalnej jest Pero Preutz. To jest naprawdę dobry sezon w jego wykonaniu. Ale czy ten skok będzie dobry? No nie będzie. Absolutnie nie będzie, bo 131,5 metra to już jest zbyt duża strata do czołówki, by myśleć o zajęciu miejsca w czołowej, chociażby nawet dziesiątce. Ryoyu Kobayashi. 140 metrów wymagane, by prowadzić, chociaż jeśli skoczy 138, to także większego problemu nie będzie. Wydaje się, że przy notach 19,5 czy 20-punktowych mu się to prowadzenie po prostu będzie należało. 134 metry w słabym stylu jednak. To jest dopiero 14 miejsce, mimo wysokiej rekompensaty. I trójka Wellinger, Herl, Laie. Przed sezonem raczej nikt by nie przypuszczał, że Stefan Laie będzie liderem Pucharu Świata. Natomiast przed tym konkursem liderem był jeszcze Andreas Wellinger, obecnie w klasyfikacji trzeci. No ale będzie walczył niewątpliwie o to, by wrócić na fotel lidera, chociaż w takim stylu no nie ma co o tym myśleć. To jest 14 miejsce, 15,5 od sędziego z Finlandii. Bardzo niska nota. Chociaż oczywiście jak najbardziej zrozumiała. Jan Herl. Ze słabszego skoku Wellingera mogą skorzystać Herl i Laie, o ile oczywiście sami skoczą dobrze. Herl skacze nieźle. 134 metry, ale tutaj będzie trochę brakowało do tych najlepszych. On jest w tym momencie 12. I Stefan Laie. Czyli Piotr Żyła, albo trzeci, albo czwarty po pierwszej serii, będzie prowadził Timmy Zajc lub też Stefan Laie. To nie jest jakaś specjalna niespodzianka. Będzie chyba pierwszy Laie. 138,5 metra. A i czwarty jednak, bo tylko 3,8 punktu dodane za wiatr, przegrywa także z Piotrem Żyłą. Zajc, Rajmund, Żyła, Laie, Fettner, Huber, Laniszek, Forfang, Heibeck. Czołowa dziesiątka. Różne tutaj szukać Krafta czy Graneruda. W drugiej dziesiątce na znakomitym 14 miejscu Maciej Kot, 17 Kobayashi, 20 Kraft. Z kolejnymi punktami Paweł Wąsek, 29. Jest także w 30. I Pciolu jest i Francesco Czekon, Etu Nousiainen, jest Andrew Urlop, czyli cała ekipa zawodników, którzy sporadycznie punktują. A tu czwarta dziesiątka, którą otwiera Andrea Kampreger. Szkoda, że 32 Felix Trunz, bo także mu niewiele brakło do tego, by zapisać się wśród punktujących. No to co? Za moment seria druga. Andrew Urlaub rozpocznie serię finałową.
ma szansę dzisiaj poprawić swój dorobek punktowy, ale pytanie, ile tych punktów na jego koncie się znajdzie? No, gdyby wylądował ten skok ładnie, to 135,5 metra mogłoby mu dać znaczący progres, ale w takim stylu to raczej tych punktów wielu nie uzbiera. Chociaż zapewne kogoś tam wyprzedzi. Paweł Wąsek, no może nie Pawła, miejmy taką nadzieję. Dla Pawła na pewno celem będzie powrót do czołowej 30 klasyfikacji generalnej, bo spadł z miejsca 27 na 31 po wczorajszym słabym konkursie. Ale mu się ta sztuka chyba nie uda, 127,5 metra i to jest niestety wynik słabszy od wyniku Andrew Urlauba. I to wyraźnie o blisko 17 punktów. Etu Nousiainen. Reprezentant Finlandii dzisiaj naprawdę prezentuje się fantastycznie, popatrzmy na ten skok. 138,5 metra i on w klasyfikacji generalnej poleci przed Kasperiego Walto. I kto wie, być może nawet wkrótce wyprzedzi Niko Kytosaho, bo ten skok, jeśli będzie miał jeszcze jeden taki dobry konkurs, to naprawdę nie straszny mu ani Kasperi Walto, ani Niko Kytosaho w klasyfikacji. Francesco Cecco. I tu jest naprawdę przyzwoita próba. Dawno nie punktował, 129 i 130 metrów i to jest w tym momencie trzeci wynik. A za moment Kilian Peje. Wczoraj te jego występy wyglądały dużo lepiej niż dzisiejszy, ale jeszcze przed nim seria finałowa, w której prezentuje się, proszę Państwa, fantastycznie. Kilian Peje skacze 140,5 metra. Gdyby tak skoczył w serii pierwszej, byłby w czołówce. A tak, no cóż. Skazany raczej na miejsce między 15 a 25. Fatih Arda i Pciolu. Wczoraj 30, dzisiaj po pierwszej serii 25. Ale może dzisiaj w serii finałowej nie skoczy tak słabo jak wczoraj? No nie skoczył. Skoczył trochę lepiej. Chociaż na tyle dobrze, by kogokolwiek wyprzedzić. 121,5 metra. To jest niestety najsłabszy wynik. No, czyli Paweł Wąsek z dwoma punktami. Przypomniał o sobie przed turniejem ten czterech skoczni Tomofumi Naito, że on przecież jest skoczkiem, który jest w stanie punktować. Skromnie, bo skromnie. Ale niewątpliwie tym występem przypieczętował swój wyjazd na TCS. Piąte miejsce. I to jest pozycja przed Wąskiem i Pciolu. Karl Geiger. Raczej nie będzie groźny podczas turnieju czterech skoczni, bo obecne jego miejsce zarówno w klasyfikacji, jak i jego miejsca w poszczególnych konkursach sugerują, że daleko mu jeszcze do tej czołówki, daleko mu do formy, w której znajdował się w poprzednich sezonach. I trzecie miejsce, no to jest kwintesencja tego, co pokazuje w tym sezonie, a przecież zostało nam jeszcze 22 zawodników, wśród nich Domen Preutz, którego właśnie oglądamy. Szeroko rozpostarte narty i skok odległościowo przyzwoity, ale stylowo bardzo słaby, stąd trzecie miejsce reprezentanta Słowenii. Nie ma tutaj Lauro Kosa, co ciekawe. On startuje w zawodach Pucharu Kontynentalnego, nie prezentując tam jakiejś wybornej formy. A teraz Władimir Zografski. Przypomnijmy, że jest to zwycięzca kwalifikacji. Czyli skoczek, którego stać na dobry rezultat, chociaż no ten finałowy nie był zły, 137,5. No ale czwarte miejsce, które zajmuje, na pewno nie da mu nie tyle zwycięstwa, co nawet miejsca w czołowej dwudziestce. Stefan Kraft. Jeśli on nie zajmie miejsca w dwudziestce, to będzie naprawdę coś fatalnego. Oczywiście dla niego. No nie zajmie. Starał się jak mógł. 135,5 metra, jednak nie był w stanie tego skoku ustać.
wielu kibiców powie, że Kraft się skończył, jednak kto wie, co on przygotował na turniej czterech skoczni. Oby tylko jednak ten Innsbruck przetrwał. Aeropreutz. No i kolejny upadek z rzędu. 135,5 metra. Przecież to nie jest taka odległość, której nie dałoby się rady ustać. Daleko do rozmiaru skoczni była aż 4,5 metra. A tu takie problemy. Pius Paszke. Dzisiaj trochę lepiej niż ostatnio. Jest już 18 po pierwszej serii. Jest taki delikatny progres. Może odpali podczas turnieju czterech skoczni. No i ten skok może bez szału, ale wystarczająco dobry, by być na pierwszym miejscu. 278,8 punktów. Wczoraj te noty były jednak dużo lepsze, a to ze względu na to, że mieliśmy wiatr pod narty. Niby są te przeliczniki, ale one jednak wszystkiego nie oddają. Ryoyu Kobayashi. I znowu upadek kolejnego znakomitego zawodnika. 10. miejsce reprezentanta Japonii. A w czołówce mamy wciąż Paszkę Peijer Nousiainen. Czyli Etu najprawdopodobniej w drugiej dziesiątce, tak jest. Etu Nousiainen w drugiej dziesiątce. Skoczek z Finlandii, który do tej pory punktów Pucharu Świata raczej nie zdobywał w tym sezonie. Andy Wellinger tymczasem skacze na tyle dobrze, by gdzieś tam pewnie na pierwszym miejscu się znaleźć, ale tylko na chwilę, bo 133,5 metra to nie był żaden rewelacyjny wynik. Wykorzystał po prostu przewagę po serii pierwszej nad rywalami. A za chwilę będziemy oglądać na belce startowej. Już go oglądamy, Mariusz Lindwik. 15. miejsce tuż za Maćkiem Kotem. No ciężko będzie oczywiście Maćkowi utrzymać przewagę nad Norwegiem. Chociaż on wcale specjalnie nie skacze. 131 metrów. To jest trzeci wynik. No kto wie, może Maciek jest w stanie to trzecie miejsce uzyskać. Na pewno Kota zobaczymy podczas turnieju czterech skoczni. 14. miejsce. I teraz tylko to utrzymać. Ale on nie utrzyma tego miejsca. Co tutaj się wydarzyło? 96 metrów Polaka. I będzie zapewne 30. Szkoda. Pewnie za bardzo chciał. Jan Herl. Delikatnie pruszy śnieg. Ale to specjalnie zawodnikom nie powinno przeszkadzać. Raczej te tory najazdowe są na bieżąco odkurzane. A Herl? No proszę. O nie, znowu upadek. 134 metry. Po raz drugi. Niestety tym razem z upadkiem. No to pytanie, kto w tym sezonie z czołówki jeszcze nie miał upadku? Możecie pisać w komentarzach, jeśli znacie takiego zawodnika. Žiga Jelar. I Jelar także finałowy skok ma dużo słabszy od tego pierwszego. Nie tak słaby jak w przypadku Maćka Kota. Jest to wynik na drugą dziesiątkę, bo w tym momencie Jelar na miejscu szóstym, ale to jest wciąż słabszy wynik od przykładowo Etu Nousiainena, którego raczej do czołówki byśmy nie zaliczyli. Christopher Eriksen Sundal. A także słabo. 128 metrów. Jest to w tym momencie czwarty wynik Norwega. Oczywiście miał sporą przewagę po pierwszej serii, dzięki czemu jest w stanie zająć miejsce dzisiaj w czołowej 15, ale raczej bez szału, jeśli chodzi o finałowy wynik. Daniel Czofenik teraz. No, będzie daleko. Tyle tylko, że ze słabym lądowaniem, ale 141,5 metra powinno dać mu wyraźne prowadzenie, mimo tego braku telemarku. Miał też korzystne warunki, bo tylko 1,8 punktu dodane za warunki. Czyli ten wiatr znacząco osłabł. To może dobrze zwiastować przed najlepszą dziesiątką. Michel Heidek. I tu będziemy mieli także dobry rezultat.
Ma tyle dobry, by prowadzić. 136 metrów. Kilka Austriaków na czele. Za chwilę Norwek i Johan André Forfang, który jest po raz kolejny w czołówce. Ale czy tylko po pierwszej serii, czy też będzie w czołówce po serii finałowej, przekonamy się za moment. Ósme miejsce to jest wynik naprawdę dobry. To jest wynik, który jest w stanie, czy nie jest w stanie może utrzymać. Chyba nie jest. 129 metrów. No i ósme miejsce, ale już teraz. Tuż przed Etu Nousiainenem i Żigą Jelarem, a my będziemy obserwować Andrze Laniszka, czyli jednego z ulubieńców polskich kibiców, oczywiście po geście w stosunku do Dawida Kubackiego. A teraz także piękny skok, idealnie wylądowany w wykonaniu Słoweńca. 137,5 metra, wspiął się na wyżynę swoich możliwości. Jednak Fajbek wspiął się jeszcze wyżej. Drugie miejsce. Daniel Huber. Wczoraj także był wysoko na półmetku rywalizacji. Był na miejscu siódmym, dzisiaj jest szósty. Wczoraj zepsuł finałowy skok. Dzisiaj nie zepsuł. To jest dobra próba. 136 metrów. To daje mu w tym momencie trzecie miejsce i zapewnia pobyt w czołowej dziesiątce na zakończenie konkursu. Manuel Fettner. Jeśli chodzi o Fettnera, to jest kolejny konkurs, w którym po pierwszej serii jest w czołowej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej również dziesiąte miejsce zajmuje. No a teraz będzie daleko. Usta. 139,5 metra, zmiana lidera i czołowa piątka dla reprezentanta Austrii. Niewykluczone, że nawet podium. Laje, Zajc, Raimund, Żyła. Taka czwórka nam pozostała w nieco innej kolejności. Stefan Laje. Zwycięzca z wczoraj. Świeżo upieczony lider Pucharu Świata. Na pewno nie chce oddawać koszulki przed turniejem czterech skoczni. Pytanie tylko, czy nie będzie musiał jej oddać. Bo niestety po tym upadku będzie w trzeciej dziesiątce. No to nie wygląda zbyt dobrze. Widać, że Gross Titlis Szancen albo nie jest dobrze przygotowana, albo ten profil po prostu aż tak nie odpowiada zawodnikom. Piotr Żyła, 0,2 metra na sekundę wiatru wiejącego w plecy, czyli delikatny zefirek. W tych warunkach może sobie poradzić Piotr Żyła. I radzi sobie naprawdę fantastycznie. Mamy 136 metrów. Na prowadzenie to nie wystarczy, ale jest drugie miejsce i jest nadzieja na miejsce na podium. W najgorszym razie będzie to czwarta lokata. Jednak wystarczy, że ktoś z dwójki, Raimund Zajc, skoczy gorzej od Polaka i będziemy mieli Żyłę na podium. Po raz drugi w tym sezonie. Filip Raimund. On raz w tym sezonie wygrał, więc stać go na miejsce na podium, ale skok słabo wylądowany, dzięki czemu Piotr Żyła cieszy się już z miejsca na podium. Czy będzie to miejsce drugie, czy miejsce trzecie, przekonamy się już za moment. Fettner czeka z kolei na swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Timi Zajc tych zwycięstw ma niewiele. Żyła zresztą również, ale Piotrek dzisiaj zachwycony tam podskakuje pod skocznią. Drugi czy trzeci? Zajc z kolei na miejscu trzecim, czyli Piotr Żyła drugi. Wielkie brawa dla Piotrka. To jest najlepszy występ nie tylko Piotra, ale i reprezentanta Polski w tym sezonie. Fettner o 0,2 punktu zwycięża przed Piotrem. Trzeci Zajc, czwarty Hajbek, piąty Laniszek, szósty Huber, siódmy Czofenik, a w dziesiątce jeszcze Raimund, Wellinger i Paszke. Na znakomitym 15 miejscu Nousiainen. Z kolei rekord sezonu ma także Andrew Urlaub, 20 miejsce, brawa. W trzeciej dziesiątce Paweł Wąsek, 27, 30 Maciej Kot. A tak prezentuje się klasyfikacja generalna. Na pierwszym i drugim miejscu bez zmian, z kolei na trzecie miejsce awansował po tym zwycięstwie Manuel Fettner, a współdzieli je z Andreasem Wellingerem. Piąty Timi Zajc, szósty Daniel Czofenik, siódmy Kobayashi, ósmy Piotr Żyła. Spory awans.
Ex aequo z Angela Niszkiem jest na tym 8 miejscu nasz zawodnik, a z kolei 10 Christopher Eriksen Sundal. Tu mamy miejsca kolejnych zawodników. W drugiej dziesiątce znaleźli się tacy zawodnicy jak Władimir Zografski, Salvo Regner, Granerud, Antti Aalto czy Renni Kaido. Natomiast w tym odcinku to już na tyle. Za chwilę będzie dalsza część klasyfikacji. Zapraszam jeszcze do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie, do zasubskrybowania kanału. I to tyle. Na razie.